Jarosław Kaczyński w Jastrzębiu Zdroju. Prezes PiS przyjechał dziś z jednodniową wizytą, aby promować swojego kandydata do Parlamentu Europejskiego. Jest nim Bolesław Piecha. Władze PiS-u liczą na to, że historia się powtórzy, ponieważ kiedy ostatnim razem najwyższe władze głównej partii opozycyjnej odwiedziły nasz region, ich kandydat zanotował najwyższe poparcie. Czy i tym razem będzie podobnie? Czas pokaże. Dzisiejsza wizyta prezesa Prawa i Sprawiedliwości w Jastrzębiu-Zdroju była wyjątkowo krótka. Jarosław Kaczyński kilka minut po godzinie 14 złożył kwiaty pod pomnikiem poległych górników na kopalni Zofiówka. Na briefingu prasowym, który odbył się kilka minut wcześniej, zwracał uwagę na fatalny stan polskiego przemysłu. To jest polski przemysł. To jest polski przemysł, który będzie nam zapewniał bezpieczeństwo. A to oznacza, proszę Państwa, czas na Śląsk. To oznacza, że dzisiaj jest czas na Śląsk. Nie należy się na nikogo oglądać, są środki, trzeba odbudowywać polski przemysł. Nie udało się ukryć wrażenia, że przyjazd Jarosława Kaczyńskiego na Śląsk podyktowany był przede wszystkim względami politycznymi. Prezes PiS-u udzielił w ten sposób poparcia kandydatowi do Europarlamentu z Rybnika. Jest nim oczywiście Bolesław Piecha. Trzeba w związku z tym pukać również gdzie indziej i absolutnie apelować o to, że Śląsk, polski węgiel, miejsca pracy to dla nas, a dla mnie szczególnie jako Ślązaka rzecz bardzo, ale to bardzo ważna. Na Śląsku, o Śląsku. To motto przyświecało dzisiejszej wizycie głowy Prawa i Sprawiedliwości. Jakiekolwiek próby zadania pytania o bieżące sprawy państwa kończyły się natychmiastową reakcją rzecznika partii Adama Hoffmana. Ustaliliśmy, że to będą pytania dotyczące wizyty pana prezesa na Śląsku, spraw regionalnych związanych z tematem konferencji. Wszelkie inne tematy, które się oczywiście pojawiają, były wczoraj na konferencji w Warszawie, jutro będzie, także można je zadać w Warszawie. Jesteśmy na Śląsku, chcemy to wykorzystać dla Śląska. Co jest sprawą śląską, ale ogólnopolską jednocześnie, to sytuacje, kiedy znów będą potrzebne wybory uzupełniające, bo jedynka z listy, czyli właśnie Bolesław Piecha, uzyska odpowiednią ilość głosów i wejdzie do Europarlamentu. Poza oczywistym szumem politycznym dodatkowe wybory będą także kosztować, ale problemu w tym prezes PiS-u nie widzi żadnego. Tragedii z tego powodu nie będzie. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ile razy odbywały się w Polsce w ciągu ostatnich 20, no już prawie 5 lat, wybory uzupełniające do Senatu, bo pierwsze miały miejsce bardzo szybko. Zmarł senator Białkowski na samym początku pierwszej kadencji Senatu i były wybory uzupełniające w Piotrkowie i później dziesiątki innych. Robienie z tego problemu to przy całym szacunku no nie jest rzecz poważna do końca. Po ostatniej wizycie Jarosława Kaczyńskiego w naszym regionie Bolesław Piecha mógł pochwalić się świetnym wynikiem w wyborach uzupełniających. Już za 2 miesiące przekonamy się, czy historia ta się powtórzy.